bardzo za zaproszenie i za możliwość podzielenia się kilkoma informacjami. Wbrew pozorom na wstępie tylko powiem, że podstawowa opieka zdrowotna z pakietem onkologicznym na szczęście ma mało do czynienia. Na szczęście. Bo przecież jako specjaliści medycyny rodzinnej, trochę lekarze podstawowej opieki zdrowotnej na co dzień realizujący zadania w tej dziedzinie mamy trudność onkologiczną, namawiamy pacjentów do badań profilaktycznych, czasami się bronimy przed nieuzasadnionymi oczekiwaniami wykonywania takich badań, więc tak naprawdę za chwilę się skupię na tej profilaktyce i to jest to, o czym będę chciała powiedzieć. Kilka słów na temat profilaktyki. Pokażę tylko naprawdę bardzo przez bardzo krótki czas sposób pracy z kartą Bilo, ale tylko dla przypomnienia, a tak naprawdę chyba będzie istotne to, co będziemy w sumie później w czasie pytań i dyskusji po prezentacji zaznaczać. Chciałabym zaznaczyć, że w obecnej sytuacji mamy kilka dokumentów, na których ja również opierałam się teraz, przygotowując informacje dotyczące profilaktyki, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej, chorób nowotworowych. Zdecydowałam się oprzeć też na takim dokumencie amerykańskim, ostatnio aktualizowanym w 2014 roku, który, a dlatego właśnie, że ten dokument jest bardzo restrykcyjny i bardzo taki amerykański, czyli ekonomiczno-zdrowotny i jednocześnie uzasadniony medycznie do realizacji w ramach ubezpieczeń zdrowotnych. A zatem jeśli mówimy o profilaktyce, tym razem pierwotnej raka piersi, to oczywiście mammografia jest profilaktyką wtórną i badaniem przesiewowym. Wiek 40-49 lat to tylko dla przypomnienia, jednak ważna jest indywidualizacja, czyli tak naprawdę ustalenie własnych czynników ryzyka, tych środowiskowych, rodzinnych u kobiet. Ja bym chciała tutaj też zaznaczyć taką kwestię właściwie leczonych pacjentek ginekologicznych z poradnia ginekologicznych. Przecież od 2000 roku zostały zniesione skierowania do dermatologa, okulisty, ginekologa i psychiatry. Do dermatologa. Tak, ale ja mówię od 2000 roku, bo przed 2000 rokiem przez jeden rok były takie skierowania realizowane i rzeczywiście wtedy lekarz rodziny był gatekeeperem systemu. Później zrezygnowano z tej części funkcjonowania medycyny rodzinnej w systemie ochrony zdrowia na rzecz otwartego dostępu między innymi do ginekologa i stąd też wszelkie uwagi dotyczące badań przesiewowych wykonywanych, a właściwie niskiego odsetka wykonywania badań przesiewowych przez kobiety. A tam są dwa główne badania przesiewowe w dwóch głównych nowotworach. Nie są adresowane tak naprawdę tylko i wyłącznie do nas. Ale wracając do profilaktyki, tym razem właśnie pierwotnej, odnośnie jeszcze mammografii, wiek 50-74 lata, badania przesiewowe i zobaczcie Państwo, powyżej 75 roku życia. Właściwie nie są, Amerykanie nie rekomendują wykonywania w ogóle mammografii u kobiet, a nie rekomendują dlatego, że nie ma udowodnionych korzyści zastosowania badań przesiewowych w tej populacji pacjentów. No i profilaktyka pierwotna wreszcie, to co my możemy de facto zrobić, to oczywiście my promujemy naturalne karmienie piersią, ponieważ wiemy o tym, że udowodniono, że karmienie piersią jednak zmniejsza ryzyko występowania nowotworów i to pokazuje na podstawie tych danych amerykańskich. Natomiast to wygląda zgodnie ze sprawozdaniem Ministerstwa Zdrowia z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych za 2013 rok. Odsetek kobiet, które skorzystały z badań przesiewowych. Być może Mazowsze jest tutaj w jednej z lepszych sytuacji,
południe Polski i południowy zachód też, ale nie wszystkie województwa w Polsce rzeczywiście odpowiadają rzeczywistym badaniom przesiewowym. Chciałabym tutaj też zwrócić uwagę na fakt, że do nas, do przychodni de facto zgłaszają się pacjenci albo pacjentki, czyli osoby, które czują potrzebę zdrowotnej porady. Badania przesiewowe z gruntu mają dotyczyć całej populacji pacjentów określonej grupy i dotyczą w głównej mierze właśnie tych, którzy się nie zgłaszają między innymi do lekarza, bo tam to jest ta grupa pacjentów, która najczęściej jest narażona na rozpoznawanie nowotworów w późnym stadium rozwoju. Jeśli mówimy o profilaktyce raka szyjki macicy, to nie widzę, że nie tą wersję znowu. Screeningowe badanie cytologii i też ten 21 rok życia u kobiet to jest ten rok graniczny, pomimo że coraz częściej stosuje młodych kobiet antykoncepcji i to do nas dociera w różnym pośrednictwem najczęściej matek, nie ma udowodnionej skuteczności, udowodnionych korzyści z wykonywania badań cytologicznych kobiet młodszych niż 21 lat. Natomiast oczywiście mamy pole do działania w zakresie zalecania szczepień. Przypominam, że szczepienia powinny dotyczyć młodych dziewczyn, które jeszcze nie rozpoczęły życia seksualnego, zatem to jest wiek około 10, powinno być szczepione i tak powinny być mniej więcej rekomendowane te szczepienia. Jeśli mówimy o wykonywaniu badań cytologii, to znowu na podstawie tego sprawozdania z Ministerstwa Zdrowia z 2013 roku cytologię tylko niecałe 20% w województwie mazowieckim kobiet, które zostały zaproszone do badania screeningowego, zostało to badanie wykonane. Badanie, profilaktyka pierwotna raka jajnika, czy w ogóle profilaktyka raka jajnika zgodnie z danymi amerykańskimi, właściwie badania przesiewowe nie są rekomendowane ze względu na brak udowodnionych korzyści. Jedynie jeśli mówimy o kobietach obciążonych ryzykiem w wywiadzie rodzinnym, czy też mutacją genów BRCA1 i BRCA2, badanie USG raz na rok transwaginalne, czy badanie markera CA125 raz na rok, Amerykanie rekomendują pacjentkom ubezpieczonym w Stanach Zjednoczonych. Jeśli mówimy o raku pęcherza moczowego, to ja bym się skupiła tym razem właśnie na profilaktyce pierwotnej i przede wszystkim podkreśliła naszą rolę w eliminowaniu czynników ryzyka. I przede wszystkim palenie papierosów, które udowodniono korelację z częstością występowania nowotworu pęcherza moczowego, czy też przewlekłe narażenie na związki karcynogenne, starszy wiek, płeć męska, to są znane czynniki ryzyka. Część z nich jest modyfikowana, część nie. Te, które są modyfikowane, namawiają do tego, żeby o tym pamiętać. Natomiast jeśli mówimy o badaniach screeningowych, badaniach przesiewowych, to Amerykanie analizowali te badania, które często pacjenci od nas oczekują, żebyśmy zlecili im wykonanie badań cytologii moczu, czy z analizy mikroskopowej moczu w kierunku hematurii. Nie są udowodnione korzyści zastosowania w dużej populacji osób zdrowych tego rodzaju badania w celu wczesnego wykrywania raka pęcherza moczowego. Jeśli mówimy o nowotworach jamy ustnej, to
to też nie ma badań przesiewowych tak naprawdę. Profilaktyka pierwotna polega na eliminowaniu czynników ryzyka, na uświadamianiu pacjentów o tym, żeby przede wszystkim, jeśli palą, rzucili palę, nie nadużywali alkoholu. Trzeba pamiętać o tym, że mężczyźni są bardziej narażeni na te nowotwory, ale także coraz częściej pojawiają się infekcje jamy ustnej wirusa papiloma, który również uznany jest jako czynnik ryzyka występowania chorób nowotworowych jamy ustnej. Jeśli mówimy o profilaktyce raka jelita grubego, to mówimy głównie o profilaktyce wtórnej, o badaniach przesiewowych, bowiem właśnie udowodniono, że wykonywanie zarówno wysoko czułego testu KAU na krew utajoną, wykonywanego w tej grupie populacyjnej 50-75 lat raz na rok, jak i wykonywanie sigmoidoskopii raz na 5 lat oraz dodatkowo tego wysokoczułego testu KAU na krew utajoną raz na 3 lata, czy kolonoskopii wykonywanej z częstością raz na 10 lat, przynosi korzyści w badaniach przesiewowych populacji, we wczesnym rozpoznawaniu i wczesnym rozpoznawaniu raka jelita grubego, a korzyści to oznacza tyle, że jest poprawa zarówno w danych dotyczących śmiertelności, jak i przeżywalności osób chorujących z powodu raka jelita grubego. U osób po 75 roku życia nie udowodniono korzyści zastosowania badań przesiewowych w profilaktyce raka jelita grubego. I znowu powoływane wcześniej sprawozdanie Ministerstwa Zdrowia z wykonywania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Ja bym chciała tylko zwrócić uwagę na fakt, że jak do tej pory w 2013 roku liczba kolonoskopii wykonanych w ramach badań przesiewowych, w ramach realizacji tego programu była jak do tej pory największa. Profilaktyka raka płuc. Tak naprawdę jedynym badaniem przesiewowym rekomendowanym przez Amerykanów jest tomografia. Tomografia, która w naszych warunkach absolutnie wykracza poza kompetencje podstawowej opieki zdrowotnej i nie jest realizowana. Ale chciałabym zwrócić tutaj uwagę na fakt, że zasadniczym kryterium wykonywania lub niewykonywania badania przesiewowego jest nie tylko wiek, ale również fakt palenia papierosów i to odliczany w paczkolatach. Jeżeli rzeczywiście upłynie 15 lat od momentu zaprzestania palenia papierosów, Amerykanie nie rekomendują nawet wykonywania badań przesiewowych, uznając tych pacjentów za równie narażonych jak osoby niepalące. No i badanie znowu, przepraszam za ten błąd, bo to powinna być profilaktyka wtórna raka prostaty. Mówimy cały czas o wczesnym wykrywaniu raka prostaty, badanie PSA. Amerykanie uważają, że badanie PSA prowadzi do nadrozpoznawalności nowotworów prostaty i nie przynosi korzyści w takim znaczeniu, że ze względu na historię naturalną rozwoju nowotworów prostaty nie ma istotnych dowodów na poprawę wskaźników zarówno przeżywalności, jak i śmiertelności osób chorujących z powodu raka prostaty. Na razie, jak Państwo wiecie, w podstawowej opiece zdrowotnej od stycznia 2015 roku mamy w swoich kompetencjach wykonywanie badań laboratoryjnych PSA całkowitego oraz USG gruczołu krokowego i z tych badań korzystamy, mając jakiekolwiek narzędzie do tego, żeby monitorować, czy przerost, czy łagodny przerost gruczołu krokowego, czy też no być może rzeczywiście jest nadrozpoznawalność, ale w naszych warunkach polskich my mamy tutaj praktycznie jedyne badanie, które możemy wykonywać łącznie z badaniem USG. I profilaktyka pierwotna również nowotworów skóry, to przede wszystkim porada rekomendująca unikanie promieniowania ultrafioletowego w wieku 10-24 lat.
brak rekomendacji do badań przesiewowych, czyli jeżeli pacjenci tak naprawdę namawiają nas notorycznie do wydawania skierowań do dermatologów, bo mam różnego rodzaju obawy związane z tym, czy mam skórę zdrową, czy chorą, to Amerykanie są przeciwni takiemu postrzeganiu czy badaniu przesiewowemu osób zdrowych do tego, żeby podejrzewać u nich nowotwory skóry. Niemniej jednak oczywiście czujność onkologiczna jest naszym obowiązkiem i ta czujność onkologiczna powinna dotyczyć konkretnych stanów, konkretnych elementów, znamion i zmian znajdujących się na skórze, a powinna ostatecznie prowadzić do biopsji podejrzanych zmian i do dalszej ewentualnej diagnostyki. Zatem każda asymetria, nieregularne granice, różnorodne zabarwienia, czy też średnica większa niż 6 mm lub szybko zmieniające się znamiona nas powinny alarmować do tego, żeby zacząć działać i kierować tryby pilne do dermatologa. No i postanowiłam też pokazać trochę tego, co pacjenci przychodzą do nas i mówią: pani doktora, ja chcę zobaczyć, czy nie mam raka. I proszę mi tu zlecić badania, bo chcę zobaczyć, że jestem zdrowy i nie mam raka. To tak tylko dla przypomnienia, natomiast chciałabym zwrócić Państwu uwagę, że tak naprawdę w perspektywie tego, co pokazywałam przed chwilą, nawet Amerykanie, którzy są bardzo restrykcyjni, jeśli chodzi o taką relację korzyści, koszt, nie rekomendują szeregu działań zbędnych albo prowadzących do nadrozpoznawalności, nie poprawiającej zarówno przeżywalności, jak i śmiertelności pacjentów chorujących z powodu nowotworu. To tak w kwestii przypomnienia odnośnie profilaktyki, zarówno wtórnej, jak i pierwotnej. Natomiast jeśli chodzi o temat dzisiejszej konferencji, czyli pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej, to ja posługuję się tutaj w tej za zgodą działu Mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia prezentacją, która została przygotowana w związku z wejściem w życie pakietu onkologicznego. No właśnie, i przy tej okazji w kontekście tego, o czym mówiłam wcześniej, że tak naprawdę chociażby ginekolodzy, chociażby dermatolodzy, którzy co prawda mają czarniak skóry, jest wyłączony w ogóle tej szybkiej ścieżki diagnostyki i leczenia onkologicznego. To nie jest. Inne nowotwory skóry niż czerniak, tak. To również sami dermatolodzy też nie są lekarzami POZ-u. W związku z tym status wydawania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego przez lekarzy, którzy de facto mają w dokumentacji i na podstawie swojej wiedzy medycznej mają prawo rozpoznać, czy mają podejrzewać, prawo podejrzewać nowotwór, a jeszcze nie mogą go rozpoznać, nie mają prawo wystawiania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. No i to ja rozumiem, panie dyrektorze, że rzeczywiście nie powinniśmy się obrażać i powinniśmy być może wystawiać skierowania, czy wystawiać karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Niemniej jednak też musimy mieć uzasadnione podejrzenie w dokumentacji, w swoim sposobie rozumowania wystąpienia takiego nowotworu. Zatem sama prośba czy zaświadczenie od lekarza specjalisty: pani doktor, proszę wystawić skierowanie, czy proszę wystawić kartę diagnostyki leczenia onkologicznego, bo podejrzewam tam, nie wiem, powiedzmy raka trzustki pacjentki, nie wystarczy moim zdaniem, bo powinniśmy my jako lekarze podstawowej opieki zdrowotnej dysponować szeregiem wyników badań, które by to podejrzenie uzasadniały nam, wystawiając kartę diagnostyki leczenia onkologicznego. No i tutaj myślę, że to jest kwestia jakby wypracowania nawyków po prostu współpracy pomiędzy nami. Kilka informacji też dotyczących już samej budowy karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
nas, proszę Państwa, tak naprawdę dotyczy część tej karty diagnostyki leczenia onkologicznego. My jesteśmy naprawdę w tym dobrym położeniu, że nie musimy zarówno rejestrować w Krajowym Rejestrze Nowotworów samego nowotworu, ale no więc właśnie, dlatego ja od razu Panu powiem, że też jeżeli by mi Pan wysłał, Panie Dyrektorze, z wynik histopatologii z prośbą o wystawienie karty diagnostyki leczenia onkologicznego, wykonanej gdzieś tam poza ubezpieczeniem zdrowotnym przez pacjentkę, no to pozostaje to też w sprzeczności z zakresem świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. To też trzeba mieć taką świadomość. Ja to tutaj tylko chcę pokazać, rzeczywiście to nie jest ta wersja prezentacji, którą przygotowałam, ale zobaczcie Państwo, tu jest 23 slajd. Państwo wszyscy od stycznia 2015 roku Narodowy Fundusz Zdrowia w każdą sobotę zapraszał nas na spotkania trwające 2 godziny, 3 godziny o tym, w jaki sposób rejestrować się w portalu, w jaki sposób wypełniać, w jaki sposób radzić sobie z błędami pokazującymi się w rejestrach, czy uniemożliwiającymi wprost założenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Czy to przyniosło efekt? Efekt przyniosło taki, że w tej chwili albo jest tak, jak Pan Dyrektor mówi, że pacjenci no, są cofani. I są cofani z poradni specjalistycznych do podstawowej opieki zdrowotnej po wystawieniu karty diagnostyki leczenia onkologicznego, bo na etapie poradni specjalistycznej nie można wykonać z jakichś powodów badania histopatologicznego i umożliwiającego rozpoznanie, które zgodnie z ustawą upoważnia lekarza specjalistę do wystawienia karty diagnostyki leczenia onkologicznego. Albo jest odwrotna sytuacja, albo lekarze specjaliści do nas dzwonią i proszą, żebyśmy wycofali i anulowali kartę leczenia, kartę DILO, bo pacjent nie może wejść w odpowiedni sposób do szybkiej diagnostyki i terapii onkologicznej. Zgadzam się ze wszystkimi moimi wcześniejszymi przedmówcami. Jest nie dość, że brak precyzji w określaniu sposobu funkcjonowania zarówno pacjentów, lekarzy na etapie podstawowym, na etapie specjalistycznych poradni, na etapie szpitalnym. Nie tylko jest kwestia związana z ograniczaniem praw wykonywania zawodu przez jedną grupę lekarzy i tak naprawdę różnicowanie właśnie środowiska medycznego. Nie tylko to jest kwestia karania lekarzy rodzinnych i właśnie tej negatywnej demotywacji, a nie pozytywnej motywacji za wystawione i potwierdzone rozpoznanie nowotworowe, ale tak naprawdę to jest kwestia jeszcze takich technicznych kłopotów związanych z samą realizacją nawet na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. W sumie to szkolenie, jak Państwo widzicie, i to szkolenie realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie dość, że zabierało nam czas, emocje, to jeszcze tak naprawdę nie prowadziło efektywnie do rozwiązania jakichkolwiek problemów, bo telefony do Narodowego Funduszu Zdrowia, do osób odpowiedzialnych za kartę DILO urywają się ciągle. Kłopot jest nie tylko z samym rejestrowaniem się, ale też na etapie wyboru samych okienek, kwalifikacji, wpisywania. No jest, z naszego punktu widzenia mamy zasadniczy problem, ja tu pokazuję tak w międzyczasie, to już jest 43 slajd, dopiero tak naprawdę możemy wydrukować tą kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego i później tak naprawdę nie wiadomo, co z nią zrobić. Czy dać pacjentowi, czy ten pacjent powinien podpisać odebranie oryginału, czy sobie skopiować na wszelki wypadek.
czy pacjentowi przekazać, rozumiem, nieodpłatnie, bo to było wszystko zaznaczone, nieodpłatnie całą kopię wykonanej diagnostyki. Ja już pomijam fakt, jaką wartość merytoryczną może mieć zakres badań laboratoryjnych, zakres badań diagnostycznych, którymi my dysponujemy w podstawowej opiece zdrowotnej, do w ogóle do faktu podejrzenia choroby nowotworowej. Ale to jest osobny temat. No i jak Państwo wiecie, jest projekt zmiany wzorów kart GILO. Przede wszystkim jest to wynik rozmów ze spotkań z Ministerstwem Zdrowia, ze środowiska zarówno onkologów, jak i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. I podnosimy od początku kwestie właśnie jakby manipulacji pomiędzy wieloma systemami w realizacji tej szybkiej terapii diagnostyki onkologicznej. Zatem wprowadzone będą zmiany dostosowujące kartę GILO do sprawozdawczości w jakimś elemencie. Z Krajowym Rejestrem Nowotworów to w ogóle nie będzie kompatybilne, także to w ogóle będzie osobne, nadal osobne nurty i z tego, co Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, nie jest możliwe nawet połączenie takich danych. Jeśli mówimy o zmianach w zakresie informacji dotyczących leczenia onkologicznego czy włączenie do pakietu rozpoznań nowotworów łagodnych, to są wszystko postulaty związane już tym razem z lekarzami, onkologami, którzy na co dzień stykali się z ograniczeniami eliminującymi pacjentów z tej szybkiej ścieżki diagnostyki i leczenia onkologicznego. No i ostatni ten bullet pokazuje właśnie jeszcze raz odpowiedź na sytuacje, które dyskryminowały wprost pacjentów z chorobami nowotworowymi rozpoznanymi przed 1 stycznia 2015 roku. Szczegółowe informacje to już Pan Twarowski też mówił o tym. W tej chwili już będzie w projekcie rozporządzenia dotyczącym wzoru karty GILO. Te wyjaśnienia, objaśnienia już rzeczywiście to są dwie strony i one doprecyzują praktycznie to, czego ustawa w ogóle w żaden sposób nie podnosi. No ale tak naprawdę my borykamy się na co dzień z wymianą informacji pomiędzy lekarzami, innymi specjalistami i nami. I chciałabym tutaj pokazać Państwu, że w samej karcie GILO, z tym, że my nie mamy do niej podglądu. My w momencie, kiedy pacjent idzie na wyższy etap, znowu my nic o nim nie wiemy. O postępie choroby tego pacjenta kompletnie nic nie wiemy, oprócz tego, że możemy go poprosić, żeby do nas przyszedł z informacjami i możemy je w ten sposób monitorować. Natomiast w samej karcie, i takie rozumiem było założenie, intencja ustawodawcy, karta mogłaby stanowić źródło informacji i podstawę do współpracy pomiędzy konkretnymi lekarzami, którzy są wpisani w karcie diagnostyki leczenia onkologicznego. W praktyce nie ma szans na to, bo pacjent, tak jak tutaj było mówione wcześniej, dostaje do ręki, przenosi dalej, znowu jej nie widzi tej karty. My nie widzimy w systemie i praktycznie informacji nie mamy żadnych. Jest jeszcze jedna kwestia. To jest stan, proszę Państwa, strona internetowa Ministerstwa Zdrowia, stan na 8 czerwca 2015. Wydano tych kart diagnostyki leczenia onkologicznego, nawet po uwzględnieniu tego błędu, o którym Pan Twarowski mówił w kwestii testowego wystawienia kart diagnostyki leczenia onkologicznego powyżej 125 tysięcy, ale ja chciałabym zwrócić uwagę na tę liczbę. Na tę liczbę i na tę liczbę. I ja to pytanie w Ministerstwie Zdrowia zadałam, gdzie są ci pozostali pacjenci? I szczerze mówiąc, nie tylko nie otrzymałam odpowiedzi na to pytanie, ale ja jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, specjalista medycyny rodzinnej, martwię się tą grupą pacjentów, która zginęła. I która de facto. To są pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015. Nie sądzę, żeby to była aż taka różnica. Szczerze powiem, nie sądzę, żeby to była aż taka różnica, dlatego że
Te karty to suma, to są karty GILO wydane przez lekarzy POZ-u, lekarzy specjalistów, lekarzy na poziomie szpitalnym i to są, nie sądzę, żeby to była aż taka zasadnicza różnica. 80 tysięcy w ostatnich informacjach, które karty wystawione dla pacjentów już leczono. No to to by w jakiś sposób tłumaczyło te... Musimy te karty wydać po to, żeby mieć nielimitowane finansowanie chemioterapii chociażby. W obecnych umowach. Że to jest pacjentowi to niczego niepotrzebne, bo już niczego nie korzysta. Musimy mieć numer tej karty, żeby przy każdym sprawozdaniu przeświadczenia sprawozdawać, żeby to było nielimitowane. Dla nas jest to bardzo ważna informacja, dlatego że założeniem karty diagnostyki leczenia onkologicznego jest to, że pacjent wraca do nas. Wraca do podstawowej opieki zdrowotnej. I tak naprawdę, co my mamy z tym pacjentem robić? My, jako lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, specjaliści medycyny rodzinnej, możemy monitorować i być czujni onkologicznie wobec pacjenta leczonego i praktycznie już oddanego nam do podstawowej opieki zdrowotnej. Bo nie sądzę, żeby taki zakres badań laboratoryjnych, jaki my mamy w podstawowej opiece zdrowotnej, determinował fakt jakichkolwiek działań wobec danego pacjenta po leczeniu choroby onkologicznej, czy na poziomie specjalistycznym, czy na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Pokazuję tutaj fakt taki, który też jest wyciągiem ze strony ministerialnej, zresztą zadedykowanej specjalnie do tego pakietu onkologicznego i powiem szczerze, że na tej stronie, poza tymi danymi, które pokazała mi, ma nic innego. Nie ma żadnych innych informacji więcej. To chciałam tu wskazać na konieczną współpracę pomiędzy, dalszą współpracę pomiędzy lekarzem onkologiem i lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Ta współpraca, wymiana informacji raz do roku jest niewystarczająca dla nas w żadnym wypadku, dlatego że my nie jesteśmy merytorycznie w stanie obronić się przed nieuzasadnionymi interwencjami medycznymi, które są na nas wymagane przez pacjentów z różnych powodów zmierzających do osiągania swoich celów. Ostatnie podsumowanie. Przede wszystkim nas powinna dotyczyć profilaktyka pierwotna i przede wszystkim unikanie czynników ryzyka. Jeśli mówimy o profilaktyce wtórnej, programach badań przesiewowych, myślę, że podstawowa opieka zdrowotna. Ja w tej chwili z racji pełnienia funkcji konsultanta krajowego dokładam wszelkich starań, żeby w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata następne lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze rodzinni byli aktywnie włączani w proces profilaktyki wtórnej, nie tylko na poziomie edukacji, co było realizowane do tej pory, bo my już się czujemy wyedukowani i edukujemy się w różny sposób. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych nas powinien angażować aktywnie. Ja jako lekarz rodzinny chciałabym wiedzieć, w jakich ośrodkach jest realizowane, jakie badania, jakich pacjentów mogę tam skierować, czy pacjentów tylko wyłącznie zgłaszających się do poradni, czy pacjentów wszystkich z mojej listy, w jakim wieku, jak mogę się z nimi komunikować. Przede wszystkim powinna mieć możliwości organizacyjne i finansowe do tego, żeby włączać się aktywnie w proces profilaktyki wtórnej chorób nowotworowych. Jeśli mówimy o szybkiej ścieżce, szybka diagnostyka i leczenie onkologiczne, ja jako lekarz rodzinny mam zasadniczy problem etyczny wobec innych pacjentów wymagających szybkiego leczenia, szybkiej diagnostyki, nienowotworowych, bo nie mam dla niego żadnych narzędzi do zaproponowania w tym celu, żeby nie czekał pół roku czy dwa lata na wizytę specjalistyczną w celu rozpoznania wstępnego. I ostatnia, współpraca z innymi lekarzami specjalistami. Bez tego absolutnie nie ma mowy o dalszym funkcjonowaniu i celu końcu poprawy zdrowia pacjentów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, czy jakieś pytania do pani doktora ewentualnie? Ja mam takie dwa pytania z mojej praktyki. Pacjentka jest leczona na raka płuc w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc od 5 lat.
miała dwa zabiegi operacyjne i w tej chwili miała wykonany PET. I zgłosiła się do mnie z wynikiem tego PET-a, gdzie stwierdzono guz trzustki. Czy ja mogę wystawić jej kartę PILO? Nie miała wcześniej wystawianej karty. Jako podejrzenie wtórnego nowotworu. Pani doktor, ja na pani miejscu oczywiście, żebym wystawiła kartę PILO. Kartę PILO bym wystawiła z różnych powodów, przede wszystkim z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Ma pani przed sobą dokument. To co, że on wykracza poza kompetencje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, bo PET nie jest na naszym poziomie diagnostyki. I co więcej, PET jest kolejnym badaniem uzupełniającym diagnostykę na poziomie specjalistycznym. Jest jednym z elementów, więc my możemy podejrzewać, że rzeczywiście w tym PET-cie, niezależnie od jakości wykonania, wiarygodności tego badania, taki stan ma miejsce. Ja bym na pani miejscu wystawiła kartę diagnostyki leczenia onkologicznego. I drugie jeszcze pytanie. Zgłosił się do mnie pacjent, który za tydzień miał się zgłosić na operację do szpitala w celu leczenia operacyjnego raka czołu rokowego. Nie miał wystawionej karty do wcześniej. Miał już potwierdzone rozpoznanie histopatologiczne wcześniej. I powiedziano mu, że bez tej karty go nie przyjmą do szpitala. I czy ja, jako lekarz rodzinny, wiedząc, że już jest rozpoznanie histopatologiczne, czy ja mogę mu wystawić kartę PILO? Moim zdaniem, zgodnie z ustawą, rozpoznany nowotwór powinien, pod rozpoznanym nowotworem powinien podpisać się lekarz specjalista. Bo w zakresie leczenia specjalistycznego jest wykonanie diagnostyki specjalistycznej wstępnej czy pogłębionej na takim czy na poziomie lecznictwa otwartego czy zamkniętego, ale badanie histopatologiczne w POZ-cie nie leży w zakresie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli wykonywania świadczeń w ramach powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Odrębnym tematem jest odpowiedzialność zawodowa. Pani doktor. Odrębnym tematem jest odpowiedzialność zawodowa. Tu rozumiem, że posługujemy się pojęciem powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych i kartą diagnostyki leczenia onkologicznego jako pochodną wpisania w tą ustawę. Zatem moim zdaniem, żeby ja bym zrobiła to w ten sposób. Jeżeli miałabym zaufanie, że ten pacjent trafi w ciągu tygodnia do urologa, to powinien urolog wystawić kartę diagnostyki leczenia onkologicznego. Jeśli pani będzie wystawiała kartę diagnostyki leczenia onkologicznego, to będzie pani musiała zarejestrować ten nowotwór w Krajowym Rejestrze Nowotworów. Ale za to 1 na 15 będzie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Ale jest częsty problem w tym sensie, że jest diagnostyka komercyjnie, jeżeli przychodzi pacjent, który jest gotowy na zwolnienie, do lekarza wchodzę, tylko do kogo ma przyjść? Jak chodzi prywatnie do lekarza specjalistycznego? Ja mam takie pytanie, jeśli lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, no bo to oni jednak głównie powinni wystawiać te karty PILO, mówię, w odniesieniu do nowych pacjentów, tak zwanych, czyli 120 tysięcy minus 80 tysięcy, to jest 50 tysięcy kart dla nowych pacjentów, lekarzy POZ-u jest ponad 22 tysiące. Czy ja dobrze liczę, że jeden lekarz średnio wystawił przez pół roku 2,5 karty? Z czego to wynika? Średnio to jest bardzo szerokie pojęcie, dlatego że średnio to z ostatnich informacji, które mam, to jest od kilkudziesięciu kart wystawionych do zera. Więc to jest średnio, odpowiadając na pani pytanie. Natomiast jeśli chodzi o częstotliwość rozpoznawania nowotworów w podstawowej opiece zdrowotnej, ona nie jest wysoka i nigdy nie była wysoka. I nigdy nie będzie wysoka. Dlatego ten wskaźnik 1 na 15 dla nas i to jeszcze do tego rozpoznanych, właściwie zakończonych kart PILO przede wszystkim, o czym, co pan pokazywał, to są lata przyszłości dla nas. Chciałam skomentować tą pierwszą pani część wystąpienia.
ponieważ w Polsce istnieje ten kodeks walki z rakiem. Tutaj pani przytoczyła amerykańskie dane i o tym, że w Polsce warto się posługiwać polskimi dokumentami. I ten kodeks formułuje zasady, na których powinny przystępować osoby do badań przesiewowych. Chciałam powiedzieć, że jest takie coś w SIM, państwo na pewno znacie. I to również funkcjonuje w przypadku badań przesiewowych, istnieje ten SIM. I w moim przekonaniu lekarze POZ-u powinni mieć udostępniony SIM również w tej części onkologicznej, żeby móc sprawdzić, tak, czy pacjent skorzystał z tego badania, czy też nie, w określonym terminie. Ale to jest jakby tylko takie uwagi, natomiast to, co chciałam, co wydaje mi się ważne w tej dyskusji tutaj, którą państwo prowadzicie. Otóż my zrobiliśmy badanie przeżywalności w Polsce pacjentów onkologicznych. Pacjenci byli diagnozowani w ciągu tam ostatnich 10 lat, w związku z tym nie było to z DILO związane w żaden sposób, ani nic takiego. I pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy oczywiście, to było sprawdzenie, jak są rozłożone stopnie zaawansowania. I my, proszę państwa, mamy stopnie zaawansowania w polskiej populacji chorych prawie identyczne jak na przykład w Finlandii czy w Norwegii. W Polsce mniej więcej 25% pacjentów trafia w pierwszym stopniu zaawansowania do systemu, tak? A w Finlandii czy w Irlandii 30%. I to jest w żadnym kraju, który przekracza tych 30%. Ale my nadal mamy o 10 punktów procentowych niższe wskaźniki przeżyć dla pacjentów w pierwszym stopniu zaawansowania, jeśli się porównamy z innymi krajami. Więc problem opieki onkologicznej nie leży w lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej, bo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej robi wszystko, co może, żeby tego pacjenta jakoś tam zaopatrzyć. I problem leży w zupełnie innym miejscu. To tyle.